Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać temat robienia stroboskopów na światłach, jakby z nich korzystać, jak robić je ogólnie i co zrobić też w sytuacji, kiedy nie mamy gotowych palet ze stroboskopami i jakby samego elementu stroba w danym urządzeniu. I po prostu jakby jak do tego podejść, jak takie stroboskopy tworzyć za pomocą FX-ów, jak kontrolować ich tempo i po prostu wszystko związane z tym tematem, żeby to było zrobione jak najlepiej, jak najładniej itd., itd. Także zapraszam do oglądania. Ogólnie sposobów na stworzenie stroboskopów jest parę, czy nawet... Myślę, że jest 5, jak nie ponad 5, czy bardziej nawet nie stworzenie stroboskopów, a korzystanie, jakby kontrolowanie ich prędkości itd., itd. Ale ja Wam pokażę dzisiaj chyba 3 takie, w mojej opinii, najlepsze, najbardziej użyteczne i nie będzie to przy wykorzystaniu na przykład playbacków, ponieważ uważam, że robienie stroboskopy pod playbacki to jest marnowanie jakby suwaków. I lepiej je wykorzystać pod takie rzeczy jak intensity mastery, czy speed mastery, czy size mastery. A po prostu takie rzeczy jak efekty i tym podobne uważam, że lepiej robić pod egzeki albo pod przyciski, albo po prostu jako suwaki na egzeku, jeśli już chcemy mieć to rzeczywiście pod jakiś suwak. Także zaczniemy sobie może od takiej podstawowej różnicy. Dlaczego w ogóle na przykład istnieją jakby stroboskopy jako beam, jak widzicie tutaj, jeżeli ja sobie dam jakiś intensity, to mamy, tutaj jest shutter open, czyli po prostu jakby ten shutter jest, no tak jak naprawdę niby jest open, ale jest tak naprawdę jakby domyślnie zamknięty, czyli jakby stroboskopu nie ma. Tutaj już jakby mamy różne palety jakieś gotowe, jest to trochę na odwrót zrobione, bo tu jest S jako slow, a jest szybki, a tu jest F jako fast, a jest wolny. I tu się to nie zgadza, nie wiem czy tutaj, o tutaj są też stroboskopy, jak widzicie, fast, med i tak dalej. Jest też shutter open. No i czym się różni tworzenie stroboskopu korzystając z beama, a to co wam będę pokazywał korzystając z FX-ów. Ja ogólnie nie wiem, wydaje mi się, że mało osób korzysta rzeczywiście z robienia stroboskopów z FX-ów, ale uważam, że jest to lepszy sposób, jednak no ma on swoje uwarunkowanie i zaraz wam wytłumaczę dokładnie jakie i o co chodzi, ponieważ jakby stroboskopy z FX-ów możemy korzystać, czy powinniśmy w większości używać, jeśli już chcemy to robić, tylko i wyłącznie w przypadku urządzeń z LED-em. I dlaczego? Dlatego, że jeśli chodzi o urządzenia z lampą wyładowczą, ponieważ no jakby porównuję tutaj te najpopularniejsze typy, to znaczy właśnie głowy z lampą wyładowczą lub głowy na LED-zie, to lampa wyładowcza jakby tam... Dimmer nie polega na tym, ponieważ w LEDzie to działa w taki sposób, że ile prądu dostarczymy, tak mocno świeci, tak? A w lampie wyładowczej, jakby lampę wyładowczą musimy uruchomić, żeby ona się nagrzała. I wtedy jakby nie działamy na tej zasadzie, że wyłączamy dostarczanie prądu, przez co ona się nie grzeje i nie świeci, tylko jakby zamykamy dimmer tam jakby klapką po prostu, czyli jakby wyobraźmy sobie takie wrota i po prostu... przechodzi przez nie, załóżmy, światło, no i zamykamy te wrota, no to światło nie, jakby przestaje przechodzić. I to działa, jakby tak działa dimmer w lampie wyładowczej, więc jeżeli... To jest głównie zauważalne w tych modelach takich chińskich czy tańszych. Jeżeli sobie zwrócicie i powoli będziecie zamykać dimmer, to jest też problem lamp wyładowczych w tym przypadku, że nie można rzeczywiście kontrolować przy użyciu tego... kanału dimera, tej mocy intensywności świecenia, tylko jest to po prostu domykanie lub otwieranie i tyle. I to ma na przykład, no to jest na pewno ogromny plus LEDów, także jakby rzeczywiście to jest wartość od 0 do 100, no bo ile prądu dostarczymy, tak mocno to świeci. I po prostu w tym przypadku jakby w
takich firmach jak na przykład Rope czy tak dalej, w takich dobrych, no to jest to rozwiązane w taki sposób, że tam nie widać tego zastosowania tych klapek do zamykania tych wrot jakby. I jest to jakoś dobrze zrobione, że jest to no, takie estetyczne, ale no w tańszych jakby odpowiednikach czy gdzieś tam kopiach, no widać to gołym okiem i jest to takie trochę, no nie jest to piękne i na pewno nie jest to super funkcjonalne. I teraz na czym to polega? Jakby czym się różni korzystanie z Beamera i Shuttera, a z czym się różni korzystanie z FX-ów? Jakby FX działa na dimmerze samym, tak? Czyli jakby posługujemy się dimmerem, czyli będziemy robić stroboskopy złożone w wartościach od 0 do 100. A beam to jest jakby osobny, jak macie, nie wiem, color wheel, macie właśnie goba i tak dalej, no to jest jakby jeden z tych jakby wheelie. I po prostu tam jest shutter, który jakby zamyka źródło światła i otwiera, tak? Czyli jakby no po prostu on sobie tam szybko pracuje. I jakby w tym przypadku, jeśli chodzi właśnie o lampy wyładowcze, no to te shuttery są tam w miarę jakoś tak zrobione i tak rozwiązane, że ten stroboskop rzeczywiście jest szybko, zamyka, otwiera, zamyka, otwiera. A dimmer teraz w przypadku też lampy wyładowczej, no to jest jakby takie schodzenie wartości góra-dół i to jest jakby czasami powolne, że ten domykanie dimmera nie działa tak super szybko i lepiej jest to rozwiązać shutterem. Także no jakby to jest tyle z części teoretycznej, żebyście znali też różnicę, żebyście nie wzięli głów z lampą wyładowczą i się dziwili, że ten stroboskop nie działa tak super jak powinien. I to jest jakby taka, no oczywiście to jest moja opinia i moje polecenie, że lepiej korzystać z danej rzeczy w przypadku danych głów, ale to też jest kwestia oczywiście no, tego wygody i komu się co bardziej podoba i co uważa. Tak, ja nie zmuszam do korzystania z FX-ów dimera w przypadku LED-ów, ale uważam, że jest to lepsze i wygodniejsze rozwiązanie i zaraz wam przedstawię właśnie dlaczego. Także no może zaczniemy po prostu od tego FX-u dimmera i jak na tym robić prosto stroboskopy. Pokażę wam jak zrobić stroboskopa po prostu random i jak zrobić synch, czyli jakby synchronizujące się po prostu wszystkie głowy będą robić strobo jednocześnie. I teraz tak, wybieramy sobie grupę. Ja w tym przypadku pokażę to po prostu na absolucie. Jeżeli nie wiecie o czym mówię, no to obejrzyjcie sobie filmik odnośnie FX-ów, który nagrałem. Dodajemy sobie AdFX, Intensity. Możemy dać od razu Random Chase, czyli ten RND Chase. Dam czas, załóżmy na nie wiem, 0.01. Fade na 0. Add na absolutny. Jak widzicie, jest bardzo szybki ten stroboskop. Jeszcze możemy go przyspieszyć klikając Speed Type na Double. No ale jest to oczywiście bardzo szybki, zależy też jaki chcemy, jak mocny ten stroboskop mieć. Także no. No i to możemy sobie oczywiście zapisać, nie wiem, załóżmy sobie, stworzymy te stroboskopy tutaj. Zrobię strobo RND, ja sobie to tak zapisuję, czy wiele osób po prostu strobo random. Wyklaruję i teraz to zmieniamy sobie na flesza. Ja tak polecam, ponieważ teraz w przypadku, aha, jeszcze tylko jedna rzecz. Musimy zrobić view item, options, advanced i speedmastera wywalić na ignora, ponieważ no, jakby tu będzie nam to nadpisywać, bo mam zrobione te speedmastery. I teraz no klikając, przyciskając tego flesza, no po prostu mam stroboskop i niezależnie czy mam odpalonego inta czy nie, a jednak zależnie. Aha, po prostu tu muszę zrobić jeszcze above programmer bodajże. Jeszcze nie, czyli muszę zrobić, że kontroluję LTP. Tak, no i teraz jak widzicie, on nadpisuje niezależnie czy jest Q czy nie, no to w sensie, czy jest odpalony jakiś intensity, to po prostu on sobie to będzie nadpisywać. No. I to działa tak jakby, i to też od razu daje na flesza, dlatego że ja klikam, jak słyszycie myszką klikam w tym przypadku, ale to na ekranie palcem to samo, jak klikam myszką. Działa, odklikuje, puszcza, tak? Czyli mega super, oczywiście możecie zrobić button i po prostu włączać Q, ale ja tak nie lubię, dlatego że
nie w czas odklikniecie Q albo nie traficie, nie odkliknie się i tyle, a puszczacie palec ekranu i on od razu to wywala, tak? Więc to jest, uważam, bezpieczniejsze. Kolejna opcja, jak zrobić stroboskop na bazie Beama. Do tego potrzebujecie nagrać czy zrekordować. Tu trzeba zrobić Q-stacka z dwóch Q. I na początek robimy to, załóżmy stroboskop, ten fast, on jest tutaj, załóżmy. Tylko sobie podniosę Q, żeby widzieć, jak to działa. No i aha, też jedna rzecz, której nie wspomniałem, no że tutaj jakby, jak widzicie, on jest rzeczywiście też o wiele szybszy i więcej głów świeci na raz, więc to też musicie sobie porównać, jakie efekty idą z shutera w przypadku danej głowy, a jak jesteście w stanie zrobić to na dimmerze. Oczywiście na dimmerze też da się to inaczej trochę wykombinować i inaczej to zrobić po prostu, tak? Więc no jakby to można zrobić szerzej, tam po prostu trzeba się ustawieniami FX-ów pobawić. Teraz tak, musimy nagrać, zrekordować to Q, co mamy, czyli mamy spot wybrany, shutter, pokażę jeszcze programator, a w programatorze nic nie ma, dlaczego tak? View Levels, dobra, bo ja FX-a miałem wybranego. I jak widzicie, jest tylko głowa, strobe i tyle, tak? Wchodzimy w exeka, tu sobie to nagramy jako, nie wiem, strobo. RND tak samo, ale załóżmy dwójkę. Nagrywamy, przechodzimy. Tak, tylko on nadpisuje to, że jakby, mimo że wyklearowałem to, co stawia tego shuttera, taki jaki był, czyli ten RND, jakby on sobie tego nie zmienia. Teraz klikamy shutter open, czyli ten jakby no open po prostu. I nagrywamy drugie Q tutaj jako, nie wiem, shut open. Mamy dwa Q wybrane. Teraz wchodzimy sobie w view item, Q stack. I tutaj musimy wybrać bodajże Q timing. Wchodzimy w view options. Ustawienie tutaj active release i release executes last step. Jak widzicie, już to jest zaznaczone, bo po prostu, żeby pokazać wam, że to tu jest, już tu zjechałem. I teraz, jeżeli pójdziemy do egzeka, przytrzymujemy sobie to, puszczamy i działa. I żeby wam pokazać, jak to działa, zrobimy move'a tutaj. Ja sobie w to wejdę i teraz tak, jak robię flasha, on jakby uruchamia Q u góry, a tak jakby leci na sam dół. Czyli cały czas jest jakby na tym dole, na tym open, czyli open gobo. W momencie, w którym przytrzymuję executa, czyli tego flash buttona, to on jakby egzekuje to Q u góry. No i tak to sobie działa. No i chodzi. Wszystko super. Tylko coś się tu jeszcze raz kliknąć trzeba. Czasami to się może zaciąć. Dobra, jak teraz zrobić synchronizujące się stroboskopy. Też to pokażę przy użyciu dimera, no bo tutaj jakby szukanie tego w shutterze to jest no proste, więc jakby tu nie trzeba nic filozofii robić. Tutaj zamiast klikać Add FX, klikamy Add Group FX, Intensity, Dimmer. Jak widzicie, już one sobie chodzą tam na 0,5, może żeby nie było za szybko aż. No i wszystkie po prostu działają na synch. Czyli po prostu musimy zrobić dla grupy całość. Oczywiście ja to mogę zrobić all chance i zrobić gdziekolwiek jest direction na random. No i będzie to samo, co było wtedy, czyli random, tak? No ale chcę group, no to robię na groups. Kierunek tu nie ma sensu, jakby to nic nie zmienia, bo i tak jest zawsze tak samo. No i jest jako synch. Nie będę tego zapisywać, ponieważ no, jakby zapisanie to jest już nic ciężkiego. I kwestia teraz taka, choć tutaj mogą to zapisać, dobra, bo pokażę wam teraz, jak kontrolować tempo tych stroboskopów. Najlepszy sposób, w mojej opinii, przy wykorzystaniu właśnie też speedmasterów, które wam pokazałem ostatnio, czyli te Q-Stack Master.
Zapiszemy sobie to jako gdzie to pisze? Strobo synch. Zrobimy to w tym rogu. Damy sobie na flesza. Damy, aha, tylko jeszcze zmienimy sobie w opcjach na LTP albo w programmer i jeszcze UQ, UFX na absolute. No i czemu teraz mi to nie działa? Aha, no nie działa dlatego, że jeszcze muszę oczywiście tego speedmastera wywalić. No i sobie lata ten stroboskop, ale teraz chcemy, nie wiem, załóżmy stworzyć super rzecz, że będziemy mieli stroboskop, a jednocześnie będę mógł sobie suwakiem, jakby wiecie, tak jakby do piosenki go przyspieszać albo zwalniać po prostu, że będzie, nie wiem, jakiś robienie tego, ma być drop bitu i po prostu jest takie ładowanie tego stroboskopu, tak? No to w tym wypadku możemy sobie zrekordować cue. Załóżmy, zrobię tutaj, w tym miejscu, zrobię strobo speed. Usunąłem przypadek, speed. Od razu zrobię to jako fader, jako tutaj na całą długość tego i przypiszemy temu function, że jest QStack is a Speedmaster 4. I teraz tak, do tej ścieżki, do tego Q przypiszemy sobie, że to jest kontrolowane przez SP4. I teraz jak zobaczycie, ja może tu zmienię na razie na button, żeby to kontrolować sobie w taki sposób. Dodamy na full. Tak, tylko jeszcze zrobimy jedną fajną rzecz, czyli zrobimy Assign Special. Speedmaster SP4 i zrobimy tap to time, czyli tap tempo możemy mieć. I nie, wybijemy sobie, załóżmy, to też jest od razu taka rzecz, że możemy sobie wybić stroboskop jak chcemy, czyli chcemy, nie wiem, tak, żeby szedł i idzie sobie w ten sposób, jak wybiłem. Nie wiem, chcemy szybciej, no to wybijamy tak, jak ma być tam szybko. I teraz tak, no to, co przed chwilą mówiłem, czyli jak zrobić tak, żeby to szło od tak jakby od 0 do 100. No po prostu Speedmasterem teraz możemy kontrolować prędkość tego stroboskopu. Jak widzicie, z niej możemy przyspieszać. I cyk. Oczywiście, no możemy też robić to increase albo divide, jak to woli, tylko wtedy będą to większe wartości, ale no też na pewno jest to wygodniejsze, bo nie musimy cały czas mieć palce na suwaku. Ale no jest to zależne oczywiście od tego, jak wy to widzicie, jak wy chcecie to zrobić i po prostu jaki efekt chcecie uzyskać, dlatego no po prostu dużo rzeczy musicie robić sami, samemu kombinować i określić się w tym, co chcecie tak naprawdę zrobić, dlatego no nie wszystko jestem w stanie wam pokazać, nie wszystko jestem w stanie przewidzieć, co chcecie zrobić, więc pokazuję takie ogólne rozwiązania, a dalej już musicie się sami zagłębić i sami wymyślić sobie jakieś tam, może nie sposoby, ale techniki na wykonanie tego, co rzeczywiście byście chcieli. Jak widzicie, no to działa tak, jak powinno działać. Możemy kontrolować stroboskop jakby speedmasterem. Wytłumaczyłem wam, jakie są tu różnice między tym LEDem a lampą wyładowczą i efektem na tych dimerach, dlaczego to czasami wygląda ładnie, a czasami nie i czemu na lampach wyładowczych w wielu przypadkach warto też unikać tych efektów dimera i nie jest to takie piękne, jakby się wydawało, ale no myślę, że póki co chyba ten temat stroboskopów wytłumaczyłem wam tak, jak powinno to być wytłumaczone i jeśli będziecie chcieli, oczywiście to piszcie, wytłumaczę wam też, jak to zrobić na suwakach, żeby kontrolować, nie wiem, właśnie tak od 0 do 100 palety beamów, bo tak też się da, ale jest to trochę, uważam, na dzień dzisiejszy i na dzisiejszą modę mniej użyteczne i uważam, że bez sensu sobie zawalać suwaki stroboskopami i lepiej już to zrobić pod, nie wiem, trzy przyciski, niż mieć to pod suwakiem.
jeśli chodzi o moje doświadczenie i moją wygodę w tym przypadku. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście do komentowania i zadawania pytań, jeśli czegoś nie wiecie lub po prostu nie jesteście pewni. I widzimy się w następnym filmie. Także dzięki jeszcze raz i cześć.